Lewartowski, mocny strzał! Nie dał rady Górny! Nie zdołał teraz przyjąć tej piłki Grotowski, ale jeszcze powalczyli o nią zawodnicy z Gniezna. A no proszę, znów Wejerowski! Wejerowski! Wygląda to znacznie lepiej. Zobaczymy, jak wykorzystają ten stały fragment. Dydymski broni, jeszcze jest dobitka Małeckiego i to jest gol! Dobrze ustawił się w defensywie w tej sytuacji zespół gospodarza, ale strata Małecki! Kacpra z Trykowskiego, on rusza, goni za nim Lebioda, świetnie z Trykowski do Grotowskiego. Grotowski, jeszcze jest Wejerowski! Górny broni ten strzał. Znowu nie najlepsze przyjęcie Hołosyniuka, ale i tak Stotko potrafił groźnie uderzyć. Jest Michał Poltaszewski po lewej stronie, poradził sobie z blachą, był faulowany, ale utrzymał się przy piłce, puścili to sędziowie słusznie. Zagranie jest Wejerowski! I czy znów Górny mu broni? Tak jest! I zobaczymy, jaki wariant tym razem obiorą gospodarze. Lewartowski! A więc ten wariant, który jest największym pewniakiem, najpewniejszy. Trojanek. Ale świetnie teraz Trojanek poradził sobie z obrońcą zespołu z gospodarzy, z Andrzejczakiem. Trojanek jest w półkolu strzałowym. Trojanek próbował wyłożenia, ale niedokładnie. Jest Hołosyniuk już w półkolu strzałowym. Znów próba wycofania. Jeszcze damy zagranie w kierunku Michniaka. I świetnie w bramce Domachowski. Wejerowski, Lewartowski będą chcieli to zakończyć, ale nie było dobrego przyjęcia. Zabrakło dobrego przyjęcia Tomczaka. Andrzejczak. Cofnął Hołosyniuk, ale jeszcze był Lewartowski. No i znów ten zabójczy duet Grotowski-Wejerowski. Grotowski wypuszcza Wejerowskiego, no może teraz! Wejerowski, Wejerowski! Nie, nie, nawet w tej sytuacji nie zmusi do kapitulacji Górnego. Obst. Ale to zagranie Obsta. No i hop. Zatrzymał Stupczyński, uderzył Lewartowski, ale po kiju Hołosyniuka. Znakomite, naprawdę znakomite spotkanie. Stella wygrywa z AZS-em Politechniką Poznańską 3-2 i utrzymuje się na fotelu lidera.